Cześć i czołem, kluski z rasołem, witam was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj 9 koła, które oczywiście będę chciał spożytkować w oczywiście bardzo odpowiedzialny sposób, wydając to oczywiście na dużą ilość skrzynek, które, no mam nadzieję, że oczywiście dadzą mi tutaj te moje upragnione takie, wiesz, są moje najlepsze skiny. Underdog, bitwa na skrzynki, anarchia w sztukach 5 na 2 osoby. Zobaczę, jak nam pójdzie z tą pierwszą bitwą. Oczywiście przypomnę ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, dołącz na Discorda, bo odpaliłem wam kolejny konkurs wczoraj, więc dołączaj koniecznie, gościu. No i oczywiście użyj kodu KROXJENCY z GUSKINIS, jak osobą pełnoletnią jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny tutaj zielony guziczek i wpiszesz oczywiście kodzik tutaj KROXJ przez 2X, a ten kodzik daje ci oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Oczywiście skrzyniczka na start za free. Oprócz tego, jak z kodem KROXJ wpłacasz, no to możesz sobie wygrać w ogóle super skiny. Wczoraj widziałem, że ktoś się pochwalił w komentarzu, że wpłacił sobie właśnie na CSGO skinsa i momentalnie się rozbudził, bo dostał właśnie Glocka za free, takiego za 5 dyszek, więc no miło mi się zrobiło, gratuluję oczywiście serdecznie tutaj, tak? Jeszcze bardzo dużo konkursów zostało, 6 jeszcze, między innymi na USPA, Killconfert, no naprawdę bardzo dużo ładnych skinów, kałach Asimov, a jak te konkursy zejdą, to odpalę jakiś może na kosę czy coś takiego, żeby te osoby, które wpłacają, no taki konkurs ich na koskę miały. No i oczywiście zapytasz pewnie, jak działają konkursy. Przy każdej wpłacie masz oczywiście szansę tego skina zdobyć, w zależności oczywiście, jakie tutaj minimum doładowanie jest do jakiego skina. No i jak się dowiecie, jak wygrałeś, no po prostu dostaniesz taki prezent instant po doładowaniu, że wygrałeś właśnie skina. No jeżeli nie dostaniesz, no to znaczy, że skina nie wygrałeś. No i oczywiście im większa wpłata, no to ta szansa też jest większa. Zobaczmy, właśnie, w co by teraz wjechać. No ja może spróbuję jeszcze raz wjechać te skrzynki Anarchia. Coś kurczę ostatnio tak, I'm falling in love with Anarchia case, tak? Tak bym to troszkę powiedział. A to wszystko dzięki mojemu znajomemu, który właśnie otwiera skrzynki zawsze na Underdogu Anarchia, tylko właśnie niepodboostowane. I ja stwierdziłem, że będę podboostowany otwierał sobie na Underdogu, więc zobaczymy, jak overall na tym wyjdę. Póki co tutaj pierwsza bitwa wygrana, ta druga, no też nie zapowiada się jakoś mega tragicznie, w tym momencie wygrywamy, ale no to jest przewaga dosłownie 2 zł, chociaż ten Masterpiece, ile on teraz kosztuje? 700 filtested, gościu! Wow, no i coś takiego super, ale nie, 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 chociaż teraz, nie, no teraz Isamu wygrywa, proszę, dla Isamu coś, ja nie mogę. Ja nie mogę, taka trollerka, stary. I patrz, na normalnym trybie bym to wygrał. No ale kurczę, no. No nie. No tak być nie może. Dobra, eventowe skrzynki. Bo event się niedługo kończy generalnie. Więc no, trzeba coś zwojować z tym jeszcze eventem. Przede wszystkim skrzyniami eventowymi. Skrzynia pull case na buście. Wrzucamy oczywiście bota i zobaczymy, jak nam pójdzie z tymi oczywiście podboostowanymi skrzyniami. Tutaj, no oczekujemy już samych najlepszych itemów, bo jest to oczywiście bitwa na trybie normalnym. Nie jest to żaden underdog. No, tutaj szczerze, dużo będzie zależeć od stanu tego wulkana, no, ale na szczęście jest to well-worn. No ten ma, znaczy Prinstream, przepraszam, w ogóle na jakimś ostatnim filmie powiedziałem chyba na Prinstreama Mechanic Dustrys albo odwrotnie, więc przepraszam bardzo, ale czasami też mi się zdarzą pomyłki. 600 straty, proszę, no ostatnia skrzynia, no tu musi coś spaść jeszcze, 400 w tym momencie, daj mi kosę, która da mi zwycięstwo. Nie no, powiem tak, jak zacząłem tą MK Asimov, mówię nie no, to jest chyba moje, co? No ale co to za stan w ogóle, no co to za stan tej MK? Poleciał, no ja, no jest mi tak przykro, wariacie, co tu się wydarzyło? Dobra, kilka na farta, skrzynek CS-owych, skrzynia Riptide, w ogóle... O Jezus Maria, tu było blisko kosy. Wczoraj sobie, wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam, chyba wczoraj, otwierałem sobie pierwszy raz od nie wiem kiedy skrzynki w CS-ie. Tak profilaktycznie nagrałem to, ale generalnie oprócz tego, że nic tam nie poleciało, to generalnie ten film wyszedł tak super, wariacie, no naprawdę. Więc kurczę, no zastanawiam się, czy może to jakaś publikacja tego filmu byłaby dobrym pomysłem, czy nie. 4500 nam mamy, z tego co luknąłem. Więc, no zobaczmy, tutaj jeszcze parę takich skrzynek otworzyć nie zaszkodzi. Znaczy, są to skrzynki CS-owe, tak, więc tutaj, no chyba każdy otwierał w życiu skrzynkę CS-ową. Jak otwierać skrzynki na CS-GO skinsie, to gościu nie wierzy, że nie otwierałeś w CS-ie. Więc, no każdy chyba wie, jak te skrzynki w CS-ie wyglądają. A, no tak jak deklaruje tutaj CS-GO skins, są to skrzynki
odwzorowane perfekcyjnie. Więc zobaczmy, czy ta perfekcja w nietrafieniu kosy będzie też tutaj za nami podążać. No wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby odpuścić. Ale ta skrzynka mi na złość robi, wariacie. No, skrzynki CSOE, no takie właśnie są. Weźcie, dajcie jakieś nowe te skrzynki 50-50. Przecież to jest taki potencjał niewykorzystywany. No dlaczego mi to robicie? Przecież tych skrzynek jest tak mało. Są ile? 3-4 skrzynki 50-50. Ja bym tutaj zobaczył stary patch. Bang, rozpisujcie w tym momencie kilka skrzynek. Uuu, Asimov. No na samym starcie, stary, 50-50 kosa, to jest must have. 50-50... Dobra, może zabraknie trochę tych pomysłów. Może 50-50 jakiś, nie wiem, Asimov czy coś. Kurczę, takie wiesz, tak skinowo. Tam nie ma 50-50 skinów póki co, tylko masz, wiesz, 50-50 AWP, 50-50 M4, USP i tak dalej, nie? A ja bym zrobił właśnie, żeby było 50-50 na jakieś skiny. No nawet jak nie na skiny, no to 50-50 kosa, no to powinno być 50-50 gloves. To też jest super, super opcja, nie? Więc no ja tutaj mogę zarzucić panie Cezgódzki z pomysły, tylko proszę tutaj, wiesz, proszę tutaj mi to zrealizować, bo ja bardzo bym taki coś zobaczył. Dev case na buście, 5 takich i mamy 3300 zł. No trochę budżetu zostało osiągnięte, tak? Totalnie jakby, nie wiem co się z tym wydarzyło, tak? Zobaczmy jeszcze, no coś na buście mi tutaj jeszcze dodał, może dwie na farta tutaj. Takie skrzynki, a nie, nie styknie. Dobra, to zróbmy coś takiego. Bitwa, 3 osoby i niech to będzie... Halo, gdzie tu się underdoga zmieniało? Tutaj, zapomniałem wszystko, gdzie się underdoga zmienia. Byłem w szoku przez chwilę. Tak autentycznie, 14 skrzynek, stary. 14 skrzynek, które, mam nadzieję, dadzą mi tutaj ładnie zarobić z tej bitwy. Bo jest to bitwa, no klasycznie all in, tak? Bo pan prowadzący oczywiście już więcej pieniędzy nie ma. Znowu je... No, przybimbał trochę. O Jezus Maria, ojej, ojej, ojej. Czekaj, bo tu jest naprawdę, no nie no, i Glock mi spada za 500. No to są jakieś żarty. Weź temu Adrianowi coś. Nie, kurwa nie! To się nie dzieje, to się nie dzieje, stary. No, nie no, przysięgam, jakby jeszcze ta łupa mi spada, to bym się popłakał, że dałem underdoga. Ja nie mogę, w tym momencie najwięcej mam, no ja bym to wygrał. Nie wierzę, no co za pech, no co za pech, no ja tak odwracam, kurczę, te underdogi i te standardowe tryby, że ja zawsze wychodzę na tym najgorzej. Okej. No powiem tak, to jest game changer, nie? Jeżeli skrzynia Anarchia, albo nawet ta skrzynia Pulke jest normalna, jeżeli ona rzuci coś Alexowi, to jest banger. Nie. Dobra, nie ma takiej tragedii. 300 zł, niecałe, stary, 250. No, okej. Okay. Proszę, jest skrzynki. Nie wiesz. Musi Alexowi spaść jakiś Huntsman albo coś. Proszę, albo Kawa Simów. Janik. Dobra, to jest tragedia, stary, dzięki za oglądanie.